Michał Adamski, dzień dobry. Witam Państwa w sobotę 2 września i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Oto nasze najważniejsze tematy. Zdążyć przed zimą. Tu, żeby dalej nie zaciekało, no boję się o instalacje. Kolejne obietnice rządowej pomocy dla poszkodowanych w nawałnicach. My jesteśmy przygotowani na to, żeby te kwoty przelewać. Szkoły w remoncie. Szkody w tej placówce to setki tysięcy złotych. Uczniowie z 4 szkół w regionie rozpoczną naukę z opóźnieniem. Jeszcze w historii się nie zdarzyło. Chciałabym kochać, ale bardzo. Wesele na ulicach. Babcia siadała przy piecu, nas była 6 w domu wnuków i słuchała tego. Narodowe czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Kujawsko-Pomorskie, najbardziej poszkodowane w wyniku nawałnic. Szacunkowe straty w budynkach w województwie kujawsko-pomorskim wyniosły około 200 milionów złotych. Wichura, która przeszła nad północną Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia, uszkodziła 9 tysięcy budynków w regionie, w tym prawie 4 tysiące domów. Samorządy spieszą się z szacowaniem strat, aby jak najszybciej wypłacić potrzebne pieniądze poszkodowanym. Szybka pomoc dla najbardziej poszkodowanych to także priorytet dla rządu. Choć minęły 3 tygodnie od przejścia nawałnicy, akcja wciąż trwa. Strażacy ponownie zabezpieczają dach budynków w Wiskitnie w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców. Pracują sitowcy i my cierpliwie czekamy. Jak będzie zabezpieczone plan deko, możemy nawet do grudnia czekać. Bo wiem, że jest dużo więcej pracy gdzieś w okolicy. Ale tu, żeby dalej nie zaciekało, no boję się o instalację. W budynku mieszkają 3 rodziny. Wiatr porwał dachówki i rozrzucał w promieniu kilkudziesięciu metrów. Plandeki jedynie prowizorycznie zabezpieczają budynek. Tu strażacy interweniują już 3 raz. To jest budynek 100-letni, tak, i ta dachówka leci, teraz przy przybijaniu chłopaki jak przybijają, to dachówka spada. To no po prostu no tu jest naprawdę duża inwestycja do zrobienia. Mieszkańcy nadal nie mogą otrząsnąć się po tym, co przeżyli. Nie przeżyliśmy nigdy czegoś takiego, no po raz pierwszy. I to zerwało najpierw ten dach tam z tej obory, wie pan, i walnął w ten eternit, zrobił dziurę, to już wszystko szło. Dom państwa Wardyn w Rogalinie został wyremontowany 10 lat temu. Po przejściu nawałnicy wiatr zerwał dach, połamał belki i zawalił się komin. Starsze małżeństwo mieszka w prowizorycznej altanie. Nie może wrócić do zalanego domu. Trzeba zrobić cały wieniec na dachu na nowo, całą więźbę dachową, komin wybudować, szczyty te wybudować. No a w tej chwili z gminy dzisiaj obiecano mi, że dostanę 500 kilo cementu. Brakuje materiałów budowlanych, ale przede wszystkim rąk do pracy. Potrzeby mieszkańców są wciąż duże. Pomoc i prawna, i pomoc psychologów, która już powoli do poszkodowanych dociera, ponieważ no, jest to w tym dramacie bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. 14 milionów złotych już popłynęło do poszkodowanych w regionie. To pierwsza pomoc doraźna w kwocie 6 tysięcy złotych dla każdej z rodzin. Wsparcie takie duże, jak jest udzielane przy tej nawałnicy, takiego wsparcia jeszcze w Polsce wcześniej nie było. Myślę, że też pokażą to liczby, które będą płynęły do poszczególnych powiatów, gmin. Do 200 tysięcy złotych otrzymają poszkodowani na odbudowę zniszczonych domów. Do 100 tysięcy złotych na odbudowę budynków gospodarczych. Rząd zdecydował o podniesieniu limitów wypłat. Jesteśmy przygotowani na to, żeby te kwoty przelewać już na konto samorządów. Tylko muszą być złożone przez samorządy wnioski, więc jest potrzebna tutaj synchronizacja działań. Deklarację premier Beata Szydło złożyła podczas odprawy z wojewodami, dowódcami straży i policji w Gdańsku. W województwie kujawsko-pomorskim ponad 130 inspektorów nadzoru budowlanego szacowało straty, aby przyspieszyć procedury. Poszkodowani chcą odbudować domy. Najważniejsze, by zdążyć przed zimą. Sośno, Rafał Przybyszewski. W 4 szkołach w regionie nie zabrzmi w poniedziałek pierwszy dzwonek. To placówki, które ucierpiały najbardziej w nawałnicy 11 sierpnia. Skala zniszczeń jest bardzo duża. Tylko w zespole szkolno-przedszkolnym w Nakle straty oszacowano na 150 tysięcy złotych. Jak wyglądają prace i kiedy uczniowie będą mogli zasiąść w szkolnych ławkach, sprawdzała Marta Jastrzębska. Szkoła jeszcze nie uporała się ze skutkami nawałnicy, bo i zniszczenia są tu gigantyczne. Zerwany dach, uszkodzona elewacja, powyrywane dookoła szkoły drzewa czy uszkodzone boisko to na zewnątrz, a w środku między innymi zniszczony parkiet, bo woda podniosła tutaj 700 metrów kwadratowych dębowej podłogi. Zalane są też ściany. Wstępnie te szkody oszacowano na co najmniej 150 tysięcy złotych. Są już najgorsze pomieszczenia remontowane, do których nie mogliby wejść uczniowie,
i to jest 9 klas oraz 2 duże hole. One będą na pewno gotowe i odświeżone lub zupełnie odnowione i będą piękne na 11 września. Pracy jest jeszcze mnóstwo, a czas goni. Dlatego ekipy działają od świtu do nocy w tygodniu, ale też i dziś w sobotę i jutro w niedzielę także tu będą. Na te wszystkie zadania potrzeba oczywiście pieniędzy. Szkoła jest ubezpieczona, ale wsparcie płynie też od samorządu. Na ostatniej sesji radni NAKŁA przesunęli środki w budżecie. Są też takie gesty, które dyrekcja bardzo tu docenia. Władze Bydgoszczy, Kielc i Sosnowca wyciągnęły pomocną dłoń. Nasi uczniowie za sprawą pana prezydenta Kielc, w tej chwili grupa 40 dzieci z tej szkoły jest w Kielcach, wracają jutro, wyjeżdża następna grupa i też za pośrednictwem państwa bardzo dziękuję za te gesty solidarności. Wyjeżdżają grupy do Sosnowca, jest to gest pana prezydenta Sosnowca. Będzie również wyjazd dzieci tutaj do Bydgoszczy, do parku w Myślęcinku. Jest to za sprawą pana prezydenta Bydgoszczy. Także płynie pomoc od pana wojewody, od pana kuratora. Myślę, że poradzimy sobie. To są bardzo ważne sytuacje. Nieraz nie najważniejsze są pieniądze. Dzieci wrócą tu 11 września, czyli dokładnie miesiąc, od kiedy przez te tereny przeszła nawałnica. Wtedy zabrzmi tu pierwszy dzwonek. To o tydzień później niż w całym kraju, ale ten wolny czas trzeba będzie odpracować w soboty. Dotyczy to 4 najbardziej poszkodowanych w nawałnicy szkół w Nakle, Potulicach i Lubiewie. NAKŁO, Marta Jastrzębska. W zupełnie innych nastrojach są uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 9 w bydgoskim Fordonie. Ta, jak przekonują władze miasta, najnowocześniejsza szkoła w regionie, dzisiaj otworzyła się dla wszystkich mieszkańców. Na 3 kondygnacjach znajduje się 120 różnych pomieszczeń oraz 28 doskonale wyposażonych sal lekcyjnych. Szkoła pomieści nawet 700 uczniów. Inwestycja kosztowała prawie 44 miliony złotych i w całości została sfinansowana z budżetu miasta. Do tej pory mieściliśmy się na ulicy Tatrzańskiej. Dzisiaj już zaczynamy działalność na Bora Komorowskiego. Dlatego chcielibyśmy się pochwalić nowym kompleksem szkolno-przedszkolnym. Dla nas jest to też dzień wyjątkowy, ponieważ w poprzedniej lokalizacji mieliśmy bardzo skromne warunki, a tutaj mamy szkołę nowoczesną, pięknie wyposażoną, z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i przede wszystkim chcemy to pokazać wszystkim mieszkańcom. Są klasy, druga moja i trzecie, po przeciwnej stronie sekretariatu, tym ciągu są klasy. Szkoła jest bardzo ładna, bardzo nowoczesna i generalnie no bardzo nam się podoba. Jest naprawdę bardzo piękna i wszystko jest super, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Chętnie będziecie tutaj przychodzić do tak pięknej szkoły? Tak. Alicja będzie szła do pierwszej klasy, a Kacper chodzi do przedszkola. Alicja, powiedz, co ci się najbardziej tutaj podoba? Wszystko. Myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w okolicy, będą naprawdę zadowoleni, że ich dzieci w tak komfortowych warunkach będą się uczyć, ale i tak, że przecież jest przedszkole i około 200 dzieci, także już przedszkolaków do tego gmachu będzie uczęszczać. Oglądają państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze w programie? Wybuch słońcem, popołudniową krwią. Poetyckie spotkania z twórczością Edwarda Stachury. Śliwkowe święto w Strzelcach Dolnych. Cała Polska czyta Wyspiańskiego. Akcja Narodowego Czytania odbywa się po raz 6. W tym roku wybór padł na Wesele. W samo południe Wielkie Czytanie zainaugurowała para prezydencka w warszawskim Ogrodzie Saskim. Ale słowa słynnego dramatu można było usłyszeć także w wielu miastach regionu. Ten ponad stuletni egzemplarz Wesela ma dla Heleny z Konieczki wyjątkową wartość. Jej babcia otrzymała książkę od swoich uczniów w 1920 roku. Od tego czasu dramat autorstwa Stanisława Wyspiańskiego na dobre zagościł w ich domu. To było takie rodzinne czytanie. Czy Potopu, czy pana Wołodyskiego, całą trylogię, czy właśnie Wesele. Babcia siadała przy piecu, nas była szóstka w domu, wnuków i słuchała tego. Dziś każdy miał okazję posłuchać właśnie Wesela. Chciałabym kochać, ale bardzo, ale tak bardzo, bardzo mocno. Zaproszenie na Wesele otwarte przez cały dzień Wyspiańskiego czytali artyści, politycy, społecznicy. Trzeba czytać i trzeba promować czytanie literatury w różny sposób. Cała Polska czyta dzieciom, narodowe czytanie. Przecież Polacy w tej chwili prawie wcale nie czytają. W akcję zaangażowało się ponad 2000 miast i miejscowości, także poza granicami Polski.
We Włocławku odbyły się warsztaty raperskie, gdzie na warsztat właśnie muzycy wzięli tekst Wesela. Jeden z czołowych raperów polskich jest prawnukiem Wyspiańskiego, czyli Sokół, niejaki Sokół. Bo ważne, by czytać w ogóle. Dosyć jest istotne, żeby nie zniechęcać do czytania w ogóle. Więc jak przede wszystkim dzieci, młodzież, no i my, dorośli, czytamy, to ja się cieszę już z samego faktu. Teraz bardzo mało czytam. Dlaczego? Nie mam czasu, pracuję. Co czytasz najchętniej? Różne książki Janny Onichimowskiej. O czym one są? Ogólnie o życiu. Podobnie jak Wesele, pomimo upływu ponad 100 lat, wciąż nierzadko nieświadomie cytujemy bohaterów Wyspiańskiego. Cóż tam, panie, w polityce? Pytał przecież w pierwszym akcie Czepiec. Pytają i współcześni. Z jednej strony Wyspiański jest jakby przynależny do dawnych czasów, bo czasy się zmieniły, a z drugiej strony można bardzo ładnie w tym tekście zobaczyć część z tych sporów, które są bardzo żywe dzisiaj. O tym, że w tym roku Polacy czytają Wesele, zdecydowali internauci. Dzieło Wyspiańskiego w głosowaniu konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego. Wesele, które w całości jest niezwykle przeniknięte nutą patriotyczną, które tchnie Polską. Tchnie Polską w każdym calu, ale jednocześnie tchnie wielką troską o wolną Polskę. Wielkie Narodowe Czytanie organizowane jest od 2012 roku. Akcję rozpoczęto wspólnym czytaniem pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Bydgoszcz, Aleksandra Ciekot. Nazywano go zbuntowanym trubadurem, chodził własnymi ścieżkami i dzięki temu stał się legendą. Edward Stachura, zwany Stedem, był związany także z Kujawami i Pomorzem. W Łazieńcu, niedaleko Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie znajduje się jego rodzinny dom, trwają ogólnopolskie spotkania poetów Biała Lokomotywa. Mały biały dom, w którym czas się zatrzymał. Tutaj swoje dzieciństwo i część dorosłego życia spędził Edward Stachura. To był taki mój ulubiony wujek, który mnie tutaj, w tym trzeciaku, który widzimy tam z tyłu, to uczył pływać. Potem chodziliśmy do lasu po drzewo, bo to się chodziło do lasu po drzewo. Wnosił mnie na barana. Rodzina, ale też starsi mieszkańcy wsi doskonale pamiętają wybitnego poetę. Dom był zawsze otwarty dla przyjaciół, także po śmierci Edwarda Stachury. Do dziś w Łazieńcu spotykają się wyjątkowi ludzie. Wspominają i przywołują twórczość literata. Wyobrażam sobie wtedy Edwarda Stachurę siedzącego tutaj, oglądającego, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że gdzieś tam u góry się cieszy z tego, że celebrujemy jego pamięć. Przyjeżdżają z całej Polski. Wspólnie spędzone dni przepełnione są rozmowami, muzyką i poezją. Dzień zapalił ląd, wybuchł słońcem, popołudniową krwią. Z dala od zgiełku miasta, w ciszy i spokoju, w miejscu, gdzie przed laty tworzył Stachura, pod starym orzechem w rodzinnym ogrodzie. Odkąd odnalazłam to miejsce, to tutaj jeżdżę. Chociaż czasem są różne przeciwności i ciężko mi jest dotrzeć, bo są różne inne sprawy do wykonania w moim życiu, to coś mnie tu po prostu bardzo ciągnie. Jak sami mówią, twórczość Edwarda Stachury jest uniwersalna, na każdy czas i nastrój. To jest pisarstwo mądrościowe, jest dużo rzeczy, do których w każdym, na każdym etapie życia, w każdym czasie, w każdym okresie dziejów naszych burzliwych możemy podejść i wyciągnąć wnioski. Przede wszystkim na temat tego, że wolność to sprawa osobista, sprawa prywatna. W centrum wioski, nieopodal domu Stachurów, stoi lokomotywa. Nawiązuje do słynnego wiersza, od którego pochodzi nazwa poetyckich spotkań. W przyszłości ma być przemalowana na biało. Łazieniec, Daniel Jagielski. Blues, tak jak poezja, łączy ludzi i pokolenia. To hasło w Ciechocinku jest aktualne już od 13 lat. Właśnie tyle ma Międzynarodowy Festiwal Blues Bez Barier. Na scenie międzynarodowa bluesowa śmietanka, w tym zespół Zdrowa Woda. Lecą garnki i talerze, lekko się unosi pierze. Zespoły bluesowo-rockowe, można tak to określić, bardzo różnych stylistyk i bardziej korzenne, i bardziej zbliżające się do muzyki rockowej. Blues powoli staje się taką muzyką, która nie gra pierwszych skrzypiec jakby w tym, co popularne na świecie, natomiast przeszła do rangi muzyki bardziej niszowej, ale koneserskiej. Your life is life.
Najważniejsza ulica toruńskiej Starówki świętuje. Z tej okazji szeroka stała się miejscem pokazów mody i tańca. W roli modeli mieszkańcy, a nawet prezydent miasta. Odpowiednia postawa i pewny krok. Prezydent Michał Zalewski w towarzystwie dzieci otworzył pokaz mody na toruńskiej Starówce. Dzisiaj święto ulicy szerokiej i kolorowej Jadwigi. Nie po raz pierwszy. W ciekawej aranżacji. Swoje najnowsze kolekcje zaprezentowały butiki działające na terenie Starego Miasta. Była moda dziecięca, ale też najnowsze kobiece stylizacje. Modelami są torunianie i torunianki, którzy zostali zgłosili się do castingu, który ogłosiliśmy w mediach społecznościowych. Muszę powiedzieć, że chętnych było jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Świętowała nie tylko ulica Szeroka. Kilkadziesiąt metrów dalej bawili się mieszkańcy rynku nowomiejskiego. 3, 4. Zapraszamy na święto rynku nowomiejskiego! Było kolorowo i słodko. Mieszkańcy kamienic wokół rynku wzięli udział w konkursie na najlepszy jabłecznik. Każdy mieszkaniec, który tutaj się pojawi, może skosztować różnych receptur i poznać różne tajniki, także żeby ulepszyć po prostu swoje talenty kulinarne. O wypiekach debatowały dziewczyny, a chłopaki głównie rozwijały zdolności manualne. Czy to przy produkcji drewnianych zabawek, czy zgłębiając tajniki graffiti. Chciałem też pokazać dzieciom, jak stosować tonację kolorów, ale jak widać tutaj za mną dzieciom nie bardzo się to podobało. Raczej wolały czystą ekspresję. Atrakcje przygotowali wolontariusze Stowarzyszenia Wędka. Cel był prosty. Żeby wyjść do dzieciaków, nie czekać, aż przyjdą do świetlic, do klubów, tylko żeby wyjść tam, gdzie te dzieciaki najczęściej przybywają. Święto ulicy Szerokiej odbywa się od wielu lat. Rynek nowomiejski bawił się po raz pierwszy i jak zapewniają organizatorzy, na pewno nie ostatni. Bogactwo minerałów i witamin zamknięte w małym słoiczku. Tłumy smakoszy przyjechały do Strzelec Dolnych tylko w jednym celu, by spróbować słynnych strzeleckich powideł. Święto śliwki to, jak mówią organizatorzy, powrót do tradycji naturalnych smaków. Śliwki, mirabelki, renklody, węgierki. Te ostatnie najczęściej wykorzystywane są do przetworów. Dżemy i powidła to specjalność gospodarstw ze Strzeleckiej Doliny. Widać od tej obrączki opalonej, to jest od godziny 11. A będzie jeszcze z godzinę, może półtorej. To będzie wszystko zależy, jak się będzie ogień sprawował pod garem, nie? Musi być odparowany sok, żeby powidło zgęstniało, żeby było dobre, żeby można było później to na bułeczkę posmarować. Każde gospodarstwo ma swój jakiś sekret. Przede wszystkim to jest ta ciężka praca i to smażenie przy kotle, te 8-10 godzin, żeby tą konsystencję uzyskać i tą gęstość. Natomiast co tam potem do kotła kto dokłada, to już jest jego własna tajemnica. Na święcie śliwki nie ma zatem konkurencji cenowej, jest ta dotycząca smaku. Wystawcy nie narzekali na brak zainteresowania. Smakosze opuszczali Strzelce Dolne z koszami przetworów. Próbowaliśmy różnych i słodkich i bez cukru, i naprawdę myślę, że będziemy stalimi samymi walcami tutaj. Także. A ile państwo nakupili dzisiaj? No około 20 słoików. Na festiwalu pojawiły się też egzotyczne smaki. Polskie mini kiwi, czyli owoce jagodowe, wzbudziły spore zainteresowanie i rozeszły się jak świeże bułeczki. Charakteryzują się miodowym smakiem, są bardzo, bardzo słodkie w porównaniu do takich zwykłych, tradycyjnych kiwi i są małe. Są gładkie, nie mają włosków. Pomysłodawcą Święta Śliwki jest Stowarzyszenie Strzelecka Dolina. W organizacji od lat pomaga gmina. Impreza stała się znakiem rozpoznawczym regionu. Chcemy przede wszystkim pokazać tą piękną polską tradycję. To, że dawniej nasze babcie w taki sam sposób smażyły powidła, w taki sam sposób robiły wędliny, w taki sam sposób piekły chleby, czy wytwarzały masło. Smakosze, przetwory i tradycyjne produkty mogą nabyć jeszcze w niedzielę. Strzelce Dolne, Katarzyna Ormanowska. No a my sprawdźmy teraz, co przygotowała dla Państwa nasza redakcja sportowa. Spotka się z Państwem Mirosław Wysocki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń zagości koszykówka, wioślarstwo, baseball i piłka nożna. W Helsinkach rozgrywane są Mistrzostwa Europy. Nasi koszykarze pokonali dziś Islandię 91-61. Jutro zagrają z Finlandią. A w Kruszwicy trwają młodzieżowe Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. To pierwszy taki czempionat w tej kategorii wiekowej w historii. Kruszwica
Kruszwica, przepraszam, ma jednak doświadczenie w organizowaniu wielkich imprez wioślarskich, debiutujących w kalendarzu. 6 lat temu na Jeziorze Gopło rozegrano pierwsze Mistrzostwa Europy Juniorów. Tym razem do rywalizacji przystąpiło 400 zawodników z 30 państw. Dzisiaj odbyły się eliminacje i repasaże, a w niedzielę wioślarze walczyć będą o medale. Wieczorem powiemy też o drugim turnieju piłkarskim REM Marco Cup i Pucharze Polski w baseballu. Zapraszam na 21:45. A u nas czas teraz na informacje o pogodzie. Prognozy sprawdziła dla Państwa Alicja Kwaśniewska, która chyba jest w dość pogodnym nastroju. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wczoraj meteorologiczna jesień przywitała nas jak na prawdziwą jesień przystało, deszczem i niższą temperaturą. Dzisiaj rzeczywiście słońcu udało się na parę chwil przedrzeć przez chmury i na ogół obyło się bez parasola. Prognoza pogody na kolejne dni jest optymistyczna. Tego słońca będzie coraz więcej i możemy również liczyć na nieco wyższą temperaturę. A zbiór śliwek to oznaka nieuchronnie zbliżającej się jesieni. W naszych ogrodach pojawiają się również dorodne cukinie i dynie. Ale mało kto wie, że kwiaty cukinii są jadalne i bardzo smaczne. Zatem sezon na jesienne przetwory czas zacząć, mimo że do tej kalendarzowej jesieni pozostał prawie miesiąc. Radziła Alicja Kwaśniewska. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze jedna informacja. Był pisarzem i poetą, dziennikarzem i działaczem społecznym, laureatem Nagrody Strzała Łuczniczki przyznawanej przez prezydenta Bydgoszczy. Na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy rodzina, przyjaciele i mieszkańcy pożegnali zmarłego w połowie sierpnia Krzysztofa Derdowskiego. Krzysztof Derdowski był wybitnym człowiekiem, był wybitnym poetą i pisarzem, i no, przyjacielem. Będę go bardzo ciepło wspominał, niezapomniane rozmowy, czasami całonocne. Z punktu widzenia znajomości literatury jest niezastąpiony dla środowiska. Był wszechstronny literacko, uprawiał wiele gatunków, poezja, proza, dramat, recenzje. Zresztą wybrzmiało to tutaj i dla takiego środowiska jak Bydgoszcz jest to niepowetowana strata. Przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Zdążyć przed zimą. Tu, żeby dalej nie zaciekało, no boję się o instalacje. Kolejne obietnice rządowej pomocy dla poszkodowanych w nawałnicach. Jesteśmy przygotowani na to, żeby te kwoty przelewać. Szkoły w remoncie. Szkody w tej placówce to setki tysięcy złotych. Uczniowie z 4 szkół w regionie rozpoczną naukę z opóźnieniem. Jeszcze w historii się nie zdarzyło. Chciałabym kochać, ale bardzo. Wesele na ulicach. Babcia siadała przy piecu, nas była 6 w domu, wnuków i słuchała tego. Narodowe czytanie dramatu Stanisława Wyspiańskiego. Teraz to już wszystkie informacje, za chwilę szczegóły prognozy pogody, wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Teraz dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.